Po wczorajszym ranieniu polskich żołnierzy, wspaniałych ludzi broniących naszych granic przed sukinsynami sterowanymi z Moskwy, gdzie jeden z naszych walczy właśnie o życie w szpitalu dźgnięty prowizorycznie skonstruowaną dzidą, do głosu znów dochodzą organizacje humanitarne. Te same, które mówią, że jednostkowy przypadek nie powinien wpływać na postawę państwa wobec masy ludzi napierających w sposób nielegalny na naszą granicę. Jest to wspaniała okazja, aby udowodnić, że nie jesteśmy państwem teoretycznym. Chyba, że jesteśmy. Jeżeli mamy jeszcze jakąś podmiotowość i możemy wykazać realną siłę, odpowiednie władze powinny rozpocząć pełną inwigilację tych organizacji w celu wykrycia obcego finansowania, które obliguje działających w nich aktywistów przecież do podejmowania działań wrogich naszemu narodowi i państwu. To już nie są żarty. Należy zmienić przepisy, aby każda organizacja, która w sposób czynny występuje przeciwko obronności naszego kraju, mogła być zdelegalizowana w 24 godziny, a jej działacze poddani wszelkim sankcjom z najwyższych paragrafów. Na tym nie powinniśmy jednak poprzestawać. Tu Marek Miśko i kanał Marek Miśko Czuwaj. Czuwaj w tygodniu o sprawach nagłych i pilnych, a za taką sprawę uważam atak na polską granicę wschodnią. W jej obronie powinniśmy działać z głową, bo po tamtej stronie tylko czekają na pretekst, ale nie możemy też pokazać, że się boimy. Chyba, że się boimy. Albo czekamy na instrukcje sojuszników. Witajcie i czujcie się jak u siebie, bo przypominam, że nadal mimo wszystko jesteśmy u siebie. Ostatni program, jak widzę i czytam w komentarzach, przypadł Wam do gustu. Cieszy mnie to niezmiernie. Tym bardziej dziękuję wszystkim mecenasom za dotychczasowe wsparcie. Jeżeli ktoś z Państwa byłby zainteresowany dołączeniem do zaszczytnego grona mecenasów i ma życzenie wynagrodzić mi wykonywaną tutaj pracę, ale przede wszystkim wierzy w to, że to, co wspólnie tutaj robimy, ma sens i warte jest kontynuowania, zapraszam do opisu tego filmu. Możecie postawić nam kawę poprzez serwis Buy Coffee lub przyłączyć się do zrzutki. Znajdziecie tam również inne metody wsparcia. No to co? Zaczynamy. Obserwujemy więc polityczną woltę kolejnego obozu rządzącego. Premier kraju, który jeszcze do niedawna nie tylko bagatelizował zagrożenie związane ze wschodnią granicą, dziś w żywe oczy kłamie, mówiąc, jak to bardzo był zawsze za działaniami zwiększającymi jej bezpieczeństwo. Minister obrony tego samego rządu zmienił nagle zdanie i już nie chce delegalizować wojsk obrony terytorialnej i z zaoszczędzonych w ten sposób pieniędzy wydatkować, przekazywać na niepełnosprawne dzieci. Teraz pisze na temat żołnierzy ochotników takie peany, że za kilka dni to chyba sam do WOT-u się zaciągnie. Marszałek wysyła żonę na front, gada o wdeptywaniu Putina w ziemię. To nigdy mi się nie znudzi, mam na myśli przypominanie. A posłowie Koalicji Obywatelskiej z lewakami latali jak debile z reklamówkami jedzenia dla biednych ludzi. Aktorski salon jak zwykle poniżej rozumu i godności człowieka, tutaj nie ma co komentować. Jeżeli dla kogoś sztur jest jakimś autorytetem, to powinien naprawdę zastanowić się nad swoim życiem, a być może i człowieczeństwem. A dziś młody chłopak, bohater z naszej granicy, których tak opluwali przez cały rok, a być może i półtora roku, walczy o życie, bo jakiś sukinsyn ranił go nożem. Rozumiem, że rozpoczniemy poszukiwania tego skurwysyna przy pomocy państwa, z którego nadszedł ten atak. Ambasador Białorusi na dywanik, a jakże? A jak nie pomogą w jego odnalezieniu, bo przecież nie jesteśmy z Białorusią we wrogich stosunkach jako państwa, no to trzeba cisnąć baćkę na forum ONZ, aż zgubi te swoje śmieszne wąsy. I o ile zawsze byłem nastawiony pozytywnie do Białorusi, uważam, że w swoim czasie mogliśmy się z nimi dogadać i związać ich gospodarczo, tak aby odciągnąć Łukaszenkę od Putina, tak teraz po tym, co dzieje się na granicy, trzeba jechać z nimi do spodu. Rzecz jasna nie z Białorusinami, normalnymi obywatelami, nie w tym rzecz, ale z władzami tego kraju, które nie przestrzegają umów międzynarodowych i tych z 95 roku, które podpisywaliśmy wspólnie o wspólnej granicy, jak i innych ratyfikowanych traktatów.
Jeżeli Białorusi nie przeszkadza to, że z jej terytorium dochodzi do ataku na polskich pograniczników i żołnierzy, to może trzeba pokazać, jak w Polsce będą takie incydenty traktowane. Nie można całej tej strategii i braku reakcji zrzucać na wieczny karp niezaogniania i deeskalacji. No chyba, że milczenie z naszej strony jest faktycznie spowodowane instrukcjami Zachodu lub zza oceanu. Wtedy trzeba im powiedzieć. Skoro tak, to dawać kasę na utrzymanie wspólnej granicy Unii Europejskiej, która jest od 2 lat atakowana. Przecież takie macie kontakty w Brukseli. A skoro nie, no to zrobimy korytarz i może wywieziemy wam to całe towarzystwo w eskorcie wojska za Odrę i miłej zabawy. Gęsia skórka przebiega mi po ciele, nie wiem jak wam. Gdy pomyślę, że jeden z najniebezpieczniejszych okresów w najnowszej historii Polski przypadł na rządy tej właśnie ekipy. Z drugiej jednak strony być może, naiwnie myśląc, jest to jakaś szansa, a przynajmniej okazja do powiedzenia tym wszystkim przyjaciołom z Zachodu, na których powołuje się tyle razy i powoływał przecież Donald Tusk, powiedzieć im: sprawdzam. Tyle razy mówili przed wyborami, że Kaczyński nie jest w stanie załatwić nic. Ani w Brukseli, ani w Waszyngtonie. To teraz wy załatwcie. Teraz jest ten czas. Spogląda na was cały naród i reszta społeczeństwa. Waszych głupkowatych wyborców nie zniechęci do was nic, choćbyście na pół roku wyjechali odpocząć na Malediwy. Ale patrzą na was ludzie, których zaraz będziecie zachęcali lub przymuszali prawem do obrony państwa. A do tego potrzebny jest zapał. Jeżeli nie wzbudzicie w młodych ludziach szacunku do kraju, nie czeka nas nic dobrego. A na razie patrzą w telewizor i widzą, że polski żołnierz nie może się bronić przed regularnym atakiem. Do czego takie coś doprowadzi? Dobra, ale nie ma co tutaj gadać po próżnicy. Nie żyjemy przecież w innej rzeczywistości niż wszyscy. Widzimy, co się dzieje. Dobrze wiemy, co ma Tusk za uszami. Wiemy, jak kłamał Morawiecki, jak zachowywali się podczas swoich rządów, gdy straszono nas tym, co okazało się zupełnie czymś innym. Jak nie potrafili nas ochronić. Żeby nie było więc, że gadam po próżnicy. Przechodzę do konkretów. Co można w takiej sytuacji zrobić, panie Marku? Ktoś zapyta. Otóż państwo polskie dzięki własnemu wywiadowi oraz informacjom, które docierają ze strony sojuszników, wie dokładnie, skąd przychodzą do nas imigranci próbujący w sposób nielegalny przekroczyć polską granicę na wschodzie. Mam na myśli rzecz jasna kraje ich pochodzenia. Skoro więc mamy już taką wiedzę, możemy rozpocząć działania informacyjne na szeroką skalę o zasięgu globalnym. Trzeba będzie oczywiście wydać trochę pieniędzy na najważniejsze tytuły w europejskiej i światowej prasie, spoty radiowe i telewizyjne w tychże zagranicznych mediach, no ale obronność w dzisiejszych czasach nie polega jedynie na klasycznej walce za pomocą właściwych środków rażenia, ale również na walce informacyjnej. Komunikat, proszę państwa, nie powinien być skomplikowany, sądząc po poziomie rozwoju cywilizacyjnego tych, którzy zaatakowali naszego bohaterskiego rodaka dzidą z kija, noża i staśmy klejącej. Być może wystarczyłoby chrząkanie albo brumienie i to by zrozumieli. Natomiast, jak rzekłem już bez żartów, powinno być to bardzo prosto skomunikowane. Ten komunikat nie może też zawierać w sobie żadnych elementów wyjaśnień czy próby tłumaczenia się z podejmowanych kroków. Jesteśmy u siebie i nie musimy niczego nikomu wyjaśniać. Oto propozycja takiej informacji. Najpierw powinniśmy poinformować o niej wszystkich sojuszników. Z tym, że poinformować nie oznacza prosić o zgodę. Rzeczpospolita Polska informuje, że każde nielegalne przekroczenie granicy wschodniej i południowo-wschodniej jej terytorium będzie wiązało się z użyciem ostrej amunicji przez wojsko i funkcjonariuszy pełniących zaszczytną służbę w obronie integralności granic ojczyzny. Rzeczpospolita Polska nie będzie tolerowała żadnych ataków na obrońców swoich granic. Każdy atak na obrońców polskich granic spotka się z właściwą reakcją, w tym z oddaniem strzałów, bez konieczności ostrzeżenia. Wzywamy władze krajów, w których obywatele dokonują nielegalnej imigracji, o rozpowszechnianie tej informacji na swoich terytoriach. Rzeczpospolita Polska nie ponosi odpowiedzialności za śmierć waszych obywateli, a brak reakcji ze strony państw, z których nielegalni imigranci pochodzą, będzie związany z wypowiedzeniem wszelkich umów gospodarczych oraz nałożeniem przez Rzeczpospolitą właściwych, bolesnych sankcji. Wzywamy wszystkich, którzy zamierzają przedostać się w sposób nielegalny na teren Rzeczpospolitej, aby szanując własne bezpieczeństwo i życie, nie podejmowali prób nielegalnego przekroczenia granicy. I taki prosty komunikat. Konkretny. Małpa by zrozumiała. Skąd tam oni przychodzą, bez znaczenia? Bangladesz, Syria, Afganistan, Somalia, Mali, Dżibuti, Jemen.
wzywać po kolei ambasadorów i postawić sprawę na ostrzu noża. Albo wesprą nas w walce z ich agresywnymi obywatelami, albo niech zaczną szykować trumny, bo będziemy im odsyłać tych ludzi w workach. A co można zrobić, żeby już nie płakać nad rozlanym mlekiem? Oczywiście można teraz zacząć pisać komentarze o Tusku, Kaczyńskim, ale po co? Czy przybliży nas to w ogóle do jakiegoś celu? Rządzą ci, a nie inni i spróbujmy chociaż od nich wymagać. Jeżeli nie zrobią nic, być może wśród jakiejś części ich ogłupiałego elektoratu znajdzie się 2, 3, 4, 5%, które w kolejnych wyborach odbiorą im władzę. Taka oto propozycja przyszła mi do głowy. Może jest to marzenie ściętej głowy, ale może warto spróbować. Bez rozwlekania. Skoro większość partii w Sejmie gada dziś, że sytuacja jest poważna, należy wykonać krok pierwszy. Trzeba się spotkać w świetle kamer. Krok drugi. Ustalić, że zmienicie konstytucję w jednym aspekcie. Wspólnie. Mówiąc w jednym, mam na myśli jeden. Żeby żadnemu do łba nie przyszło zmieniać kolejnych rzeczy, bo nic z tego nie wyjdzie, zaraz się pożrecie. Co to za zmiana, zapytacie? Chodzi o artykuł 228 dotyczący stanów nadzwyczajnych. Należy dodać do niego kolejny stan. Stan zagrożenia integralności granic Rzeczpospolitej. Sytuacja się zmienia, jest dynamiczna i konstytucja nie nadąża nad tym, co dzieje się obecnie. Musi ona zostać zmieniona. Jeżeli komukolwiek zależy w ogóle na Polsce, powinien podjąć jakieś kroki, a nie opowiadać na konferencjach dyrdymały, że będzie lepiej albo kupimy. Co to znaczy kupimy? Dzieci są głodne w domu i ojciec mówi, spokojnie, kupimy. Ale są głodne. Czy deklaracja coś zmienia? Naród oczekuje konkretnych rozwiązań. Po wprowadzeniu takiego nowego stanu nadzwyczajnego należałoby dokładnie określić, a następnie przygotować odpowiednią ustawę i znowelizować kodeks karny. Tyle macie tam mądrych głów, że nie zajmie wam to więcej niż 2 tygodnie. Ale w razie czego? Oto moja propozycja takiej nowelizacji. Zgodnie z postanowieniami obowiązującej na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej ustawy, wszelkie próby nielegalnego przekroczenia wschodniej granicy państwa po dniu 1 czerwca podlegać będą postępowaniu przed właściwym sądem. Sąd ten, zgodnie z procedurą określoną w znowelizowanym kodeksie karnym, jest zobowiązany do wydania wyroku skazującego w ciągu 24 godzin od przedstawienia oskarżonemu zarzutów. Za naruszenie przepisów dotyczących nielegalnego przekraczania granic przewiduje się karę pozbawienia wolności wynoszącą 25 lat, poddaną natychmiastowemu, surowemu rygorowi wykonawczemu w zakładzie karnym o zaostrzonym rygorze. Jeżeli będzie trzeba, takich zakładów możemy budować wiele. Możemy znowelizować też kodeks karny, tak aby musieli pracować, codziennie, ciężko, coś na wzór kamieniołomów. Nie ma litości dla wrogów polskości. Paragraf drugi. Osoby stosujące nielegalne środki w celu przekroczenia wschodniej granicy Rzeczpospolitej Polskiej, łącznie z użyciem siły, przemocy werbalnej lub fizycznej wobec funkcjonariuszy Straży Granicznej lub przedstawicieli sił zbrojnych pełniących służbę na wyznaczonych placówkach, narażają się na ryzyko konfrontacji z użyciem ostrej amunicji bez uprzedzenia. Paragraf trzeci. Obywatele Rzeczpospolitej Polskiej popełniający przestępstwo polegające na przemycaniu nielegalnych imigrantów na terytorium Rzeczpospolitej lub udzielaniu im jakiejkolwiek pomocy w przedostaniu się na ten obszar podlegają karze przepadku całego swego majątku na rzecz Skarbu Państwa oraz karze dożywotniego pozbawienia wolności bez możliwości skorzystania z prawa łaski lub warunkowego zwolnienia. Paragraf czwarty. Od dnia 1 czerwca 2024 roku działalność wszystkich organizacji operujących na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, zajmujących się działalnością humanitarną i obroną praw człowieka, zostaje tymczasowo zawieszona do czasu odpowiedniego zbadania ich przez służby kontrwywiadu Rzeczpospolitej Polskiej w kontekście potencjalnej współpracy z obcymi państwami. Paragraf 5. Od dnia 1 sierpnia 2024 roku każda organizacja społeczna działająca w obszarze pomocy humanitarnej związanej z prawami człowieka, niezależnie od swego statusu prawnego, przestaje podlegać władzom samorządowym lub ministerstwom wskazanym przez siebie. Od tego dnia podlega ona wyłącznie jurysdykcji odpowiedniej jednostce ustanowionej przy Służbie Kontrwywiadu Wojskowego. Wskazana jednostka Służby Kontrwywiadu Wojskowego otrzymuje prawo do pełnej kontroli nad finansowymi operacjami każdej z tych organizacji i odpowiada za pełną dokumentację jej działań.
każda aktywność społeczna podejmowana przez taką organizację, a mająca związek z obroną polskiej granicy wschodniej, musi być zatwierdzona wcześniej przez właściwy organ SKW. Po co taki radykalny przepis? Dlatego, że w takich organizacjach najczęściej instalują się wrogie służby. Nie tylko w tych, ale w tak zwanych proekologicznych również. O tym jednak opowiemy sobie innym razem. Oczywiście takie przepisy nie trwałyby wiecznie. Chodziłoby o czas wprowadzenia sytuacji nadzwyczajnej związanej z obroną polskich granic. Paragraf 6. Wszelkie organizacje społeczne operujące na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, zajmujące się działalnością humanitarną i przestrzeganiem praw człowieka, które w sposób zagrażający interesom narodowym Polski oraz porządkowi publicznemu prowadzą działania destabilizujące, związane z nielegalnymi atakami imigrantów na wschodniej granicy kraju, po odpowiednim rozpoznaniu przez właściwy sąd, zostają zdelegalizowane natychmiastowo, a zgromadzony przez nie majątek przepada na rzecz Skarbu Państwa. Po takim konkretnym rozwiązaniu nikomu do łba by nie przyszło, aby brać ruble, szekle czy dolary, a może i euro, bo za zachodnią granicą też wcale nie mamy przyjaciół. I paragraf 7. Obywatele polscy posiadający immunitet Rzeczpospolitej Polskiej, prowadzący działalność wywrotową skutkującą przedostawaniem się nielegalnych imigrantów na teren Rzeczpospolitej, zostają pozbawieni ochrony państwa. Marszałek Sejmu na wniosek SKW przedstawia oskarżenie na forum posiedzenia Zgromadzenia Narodowego. Wniosek taki musi zostać rozpatrzony w sposób jawny, z wykorzystaniem transmisji we wszystkich mediach publicznych w ciągu 72 godzin od jego wpłynięcia do Kancelarii Marszałka Sejmu. Zgoda wydana przez Zgromadzenie Narodowe na pozbawienie immunitetu osoby chronionej przez państwo nie podlega zaskarżeniu ani odwołaniu. I paragraf 8. W przypadku zagrożenia stabilności granic Rzeczpospolitej Polskiej i bezpieczeństwa narodowego od dnia 1 lipca 2024 roku Rzeczpospolita Polska wypowiada wszelkie traktaty i umowy międzynarodowe, które za pośrednictwem swoich postanowień i ustaleń mogą wpływać na możliwość podjęcia działań opisanych w paragrafach od 1 do 7, stwierdzając, że nie odnajdują one swojego zastosowania w momencie konieczności obrony państwa. No i teraz możecie mnie nazywać faszystą, takim klasycznym, prawdziwym, który opowiada się za silnym państwem. Bo są bowiem, moi drodzy, takie momenty, w których państwo musi w końcu okazać siłę wobec silnych, a nie tylko słabych, wobec tych, którzy mu zagrażają. W sytuacji, w której państwo staje się zakładnikiem czegokolwiek, musi przyjść ktoś, kto potrafi uderzyć ręką w stół. Czy stać was na to? Nie może być więcej miejsca na pobłażliwość. Każda partia, która wprowadziłaby takie regulacje i takie rozwiązania, zakomunikowała je swoim sojusznikom stabilnie, mocno i silnie, wygrałaby wybory z 80% poparciem i zmusiła nawet do pójścia do urn tych, którzy zazwyczaj nie głosują. Wiecie dlaczego? Bo po raz pierwszy ktoś polskich obywateli potraktowałby poważnie. Bo po raz pierwszy ludzie idąc do urn w zasadzie ze łzami w oczach i wielkimi rozterkami nie musieliby mówić, że lepsza jest dżuma niż cholera. Brakuje nam w Polsce partii, która Polskę kocha. Ktoś powie, że jestem marzycielem. Może. Ale spróbujmy postawić ich przed faktami dokonanymi. Niech pokażą choć raz, czy są w stanie wznieść się ponad swoje animozje i głupkowate podziały. Powyżej swoich mocodawców, z lewa czy z prawa. Dając nam znać, że zależy im na naszym kraju. Tyle na dziś. Zaraz jeszcze na odchodne, ale już teraz dziękuję wszystkim mecenasom za dotychczasowe wsparcie. Jeżeli ktoś z państwa jest zainteresowany dołączeniem do tego zaszczytnego grona mecenasów i ma życzenie wynagrodzić wykonywaną mi tutaj pracę, ale przede wszystkim wierzy w to, że to, co tutaj mówimy, jest blisko związane z Polską. Że jest to nasza wspólna praca. Że ma to wszystko sens. Że warte jest kontynuowania. Zapraszam do opisu tego filmu. Jak zwykle możecie postawić nam kawę poprzez serwis Buy Coffee lub przyłączyć się do zrzutki. Znajdziecie tam również inne metody wsparcia. Dziękuję. A na odchodne. I nie ma co robić słodkich oczu, moi drodzy. Niemcy i inne kraje świetnie dbają o swoje interesy. Macie świadomość, że tylko w 2023 roku, pomiędzy styczniem a czerwcem, a gdzie dalej od czerwca do grudnia, państwa członkowskie odesłały nam 2200 osób nielegalnych imigrantów, którzy przedostali się na zachód z Polski.
Rzeczpospolita informowała, że skala jest znacząca, bo dotyczy kilku tysięcy migrantów rocznie. Na przykład w roku 2022 było ich 4 tysiące. W roku 2023 usiłowało nielegalnie dostać się do Polski już ponad 10 tysięcy imigrantów z kilkudziesięciu krajów świata. Wielu wpadło już przy wschodniej granicy, dzięki naszpikowanemu elektronikom murowi, z którego śmiali się tak bardzo intelektualnie nienadążający za wyzwaniami współczesności posłowie Lewicy i Platformy. Część z tych nielegalnych dociera aż do Niemiec, które, jak sami przyznają, najczęściej stanowią cel ich podróży. A Niemcy przebierają jak w ulęgałkach i odsyłają resztę do nas. Z tego wszystkiego, moi drodzy, wniosek jest prosty. Że znów bronimy Zachodu przed kolejnym zagrożeniem, więc niech partycypują w kosztach albo niech idą w pizdu za Odrę i żadnych zwrotów nie przyjmujemy. Wyobraźcie sobie, że któryś z premierów Polski, bez znaczenia czy jest to Tusk, Kaczyński, a może nawet Bugda, Bosak, staje przed nimi i mówi: zwrotów nie przyjmujemy. A oni na to mówią: no jak to? Możemy wtedy odpowiedzieć: ich bronią. Proszę Państwa, my w Polsce przestrzegamy praw człowieka. Ten sympatyczny imigrant nie chce zostać w Polsce, pani Urszulo. Panie kanclerzu, on nie chce. On chce do Niemiec. No jak możemy ich przyjąć z powrotem, jak oni tutaj nie chcą być? Przecież mają wolną wolę. Zresztą na naszych ulicach będzie im bardzo niekomfortowo, pani von der Leyen. Mało bezpiecznie. Może ich tu spotkać wiele zagrożeń. Wymieniam w kolejności. Legia Warszawa, Śląsk Wrocław, Motor Lublin, Zagłębie Sosnowiec, BKS Bielsko-Biała, Widzew ŁKS czy Lech Poznań. Niewymienionych, przepraszam. Wiecie, może być różnie, a w policji mamy wakaty i gdy ludzie na ulicach zaczną robić porządek, to funkcjonariusz może nie zdążyć na czas. Czy nie możemy, moi drodzy, choć raz postawić sprawy jasno Zachodowi i to na ostrzu noża? Żydzi mordują w setkach tysięcy i Zachód dopiero teraz, po tylu latach, zamierza cokolwiek zrobić, a i tak to są tylko dyplomatyczne gesty. A my nie możemy obronić własnej granicy i powiedzieć: uwaga, od jutra będziemy rządzić się sami i albo wam się to podoba, albo nie. To wtedy pakujemy ich w pociąg i wysyłamy do Berlina. Spróbujcie ich zatrzymać. Jeżeli chcecie, abyśmy robili porządek na granicy Unii Europejskiej na wschodzie, to dawajcie kasę na system obrony. Albo się martwcie sami. Tutaj właśnie potrzeba politycznej smykałki znienawidzonego przez was premiera Orbana, panie Donaldzie Tusku. I Jarosławie Kaczyński ostatnio. Łatwo było zerwać współpracę z Węgrami, prawda? Jesteście po prostu kretynami, bez politycznej dojrzałości. Kto w ogóle uważa Jarosława Kaczyńskiego za wielkiego stratega, musi dużo poczytać o strategii politycznej. Jest to człowiek, który nie domaga, bardzo zmęczony. A może faktycznie nie możemy sami nic zrobić i cały czas czekamy na instrukcje, jak z elektrownią atomową czy CPK? Nie możemy tego zrobić, to powiedzcie ludziom wprost. Nie jesteśmy waszymi wasalami, ale wolnymi obywatelami, do których Polska również przecież należy. Polska nie jest waszą własnością, ale naszym wspólnym dobrem. I nie tylko tych, którzy dzisiaj żyją, ale tych, którzy byli i tych, którzy po nas przyjdą. Powiedzcie, że państwo polskie rozdarte wewnętrznymi konfliktami politycznymi, które podgrzewacie, jedni i drudzy zresztą od 20 lat, nie jest w stanie prowadzić samodzielnej polityki gospodarczej ani militarnej, no i w związku z tym nie jest też władne, aby w bezpieczny dla siebie sposób przeprowadzać na swoim terenie inwestycji, które są istotne z punktu widzenia żywotności państwa i narodu. Ja oczywiście rozumiem, że w waszej szerokiej masie wyborców znajdują się setki tysięcy nierokujących intelektualnie matołów, którzy oddali głos na Jachirę, Szoring-Wielgus, Sterczewskiego czy innych hasów, ale są też tacy, którzy są częścią narodu polskiego i mają rozbudowaną świadomość polityczną. Jestem przekonany, że i wy, drodzy widzowie, do takich ludzi należycie. Tymczasem dziękuję za wasz poświęcony czas. Jest on dla mnie najcenniejszy.